Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was, tak jak Wam obiecałam, z nową paletką od Maybelline. Jest to paletka o nazwie The Nudes i ja będę chciała Wam dzisiaj pokazać, jaką ta paletka ma pigmentację, jak się pracuje tymi cieniami, no i tak wyrazić takie swoje pierwsze zdanie, pierwsze opinie, pierwsze wrażenie. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego właśnie, jakie jest moje pierwsze zdanie i jak się zapowiada ta paletka i czy warto ją kupić, gdzie ją kupić, za jaką cenę ją kupić, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Może na początek kilka słów takich ogólnych na temat tej palety. Jak widzicie, cienie te są nudziakowe. Utrzymują się w takich bardzo naturalnych kolorach. Może nie takich całkiem typowych, właśnie nude, tak jak mogłaby wskazywać na to nazwa palety. Ale są to cienie na pewno neutralne. Z tym, że też możemy zauważyć właśnie, że dzięki jakby rozłożeniu tych barw, czyli różnorodności tych neutralnych kolorów, których akurat tutaj możemy zauważyć, że są to brązy, to dzięki temu właśnie możemy uzyskać na pewno różne efekty, jeżeli chodzi o stopień makijażu, jeżeli chodzi o jego wykończenie, czyli możemy zarówno uzyskać takie makijaże bardzo delikatne, wysublimowane, a możemy też uzyskać tą paletą na pewno makijaże, które będą zahaczały o takie bardziej drapieżne smoky eye. Więc tutaj już jest pierwszy plus, że paleta ta jest tak naprawdę wszechstronna i jeżeli jesteście wielbicielkami właśnie takich kolorów, to jak najbardziej ta paleta przypadnie Wam do gustu. No, do rzeczy tej palety producent daje nam takie podpowiedzi, powiedzmy sobie, dotyczące tego, w jaki sposób właśnie możemy zastosować tą paletę i jak możemy tutaj zauważyć, właśnie jest rozrysowana na samej górze właśnie paletka, tak jak ona przebiega kolorystycznie i jest podzielona na takie obszary właśnie podobierane jakby kolorami oraz jest tutaj później taka mini ilustracja oka i jest rozpisane właśnie jak tą jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę i czwóreczkę zastosować, jeżeli chodzi o powiekę. Więc myślę, że jest to takie całkiem spoko. I tutaj mamy to podzielone, jeżeli chcemy używać właśnie dwóch cieni, jeżeli chcemy używać właśnie trzech cieni i jeżeli chcemy używać właśnie takich zbiorów po dwa cienie. Czyli, przepraszam, cztery cienie, trzy cienie i dwa cienie. No i teraz tak, jeżeli macie na myśli bardziej makijaż dzienny, to myślę, że ta dwójeczka jest jak najbardziej taka chyba najczęstsza do używania. No i tutaj mamy wtedy powiedziane, że mogą być połączenia to na przykład tych dwóch kolorów najjaśniejszych i tych dwóch kolorów takich ciemniejszych, w zależności od tego, kto na co ma ochotę. I tak dalej. I później kolejno znowu te dwa cienie i te dwa cienie, te dwa cienie i te dwa cienie, czyli można powiedzieć takie zestawienia koloru jaśniejszego z ciemniejszym, czyli takie, taka klasyka ze względu właśnie na to, że zazwyczaj tak właśnie robimy, czyli że kładziemy jaśniejszy cień we wewnętrznym kąciku i ciemniejszy cień w załamaniu powieki. Tak więc jak widać mamy tutaj wiele wariacji, jeżeli chodzi o właśnie zastosowanie tej palety, więc możemy tutaj sobie pokombinować i myślę, że naprawdę są te kolory na tyle fajne, że możemy sobie stworzyć coś naprawdę fajnego. Minusem jest to, że paleta ta nie ma oznaczeń tych kolorów, nie ma żadnej nakładki, tak jak na przykład jest to w paletach Make Up Revolution, czyli nie ma żadnej nakładki, która by mówiła nam o tym, jaka to jest nazwa cienia lub chociażby jego numery, więc jest to na pewno bardzo, bardzo duży minus, przynajmniej dla mnie, bo będę wykonywała dla Was jakieś makijaże, to nie będę w stanie Wam powiedzieć właśnie, którego cienia używam. Pokażę Wam swatche na skórze i na palcach, jak to będzie wyglądało. I pokażę Wam to dzieląc na takie trzy części, czyli pokażę Wam to czwórkami, bo jak widzicie, cieni tych jest 12, więc za chwileczkę Wam to wszystko zaprezentuję. Tu mamy pierwsze dwa górne cienie z palety. Jak widzicie, one są takie delikatnie połyskujące, takie troszeczkę satynowe, więc na pewno ten jasny kolor, który tutaj jest wskazany do tego, żeby uczestniczyć w makijażu pod łukiem brwiowym, no to na pewno zdecydowanie ja bym go tam nie nałożyła, ponieważ ja nie lubię akurat satyny ani żadnego połysku pod łukiem brwiowym, więc na pewno ten kolor u mnie odpada, no ale jeżeli któraś z Was
przepada za takimi kolorami, to jest jak najbardziej wskazane. I teraz Wam pokażę swatch na skórze. Więc jak widzimy, to też wiadomo, jest kamera, więc to troszeczkę inaczej jest jakby oddane, ale tutaj ten górny, jaśniejszy cień jest taki właśnie wpadający w takie troszeczkę, nawet bym powiedziała, złotawe tony, złotawo-srebrne, i to dlatego jest cień, który jak najbardziej się przyda i widzę, że się bardzo fajnie też rozciera, ale na pewno nie podłóg brwiowy. A drugi cień, ten taki chłodny odcień brązu, nada się idealnie chociażby też do wypełniania brwi. Jest takim, można powiedzieć, idealnym kolorem. On nie ma w sobie żadnych drobinek, ale też jest taki fajny, kremowy, delikatnie, i myślę, że będzie się też fajnie rozcierał. Też tego tutaj tak nie widać na dłoni, jak widzę teraz w kamerze, no ale na pewno zdecydowanie na żywo będzie to zupełnie coś o wiele ciekawszego. No i kolejne dwa kolory, te tutaj znajdujące się u dołu tej czwóreczki pierwszej. I jest to już taki troszeczkę bardziej połyskujący, jasny brąz. Można powiedzieć, że jest to kolor zbliżony do tego, który Wam przed chwilą pokazywałam u góry. Tylko że ten właśnie jest nieco bardziej taki połyskujący, co już widać na moim palcu. No i ten tutaj obok, czyli już taki troszeczkę bardziej intensywny brązik. Jak widzicie, on się zapowiada dosyć mocny, bo już tutaj po jednym pociągnięciu na palcu jest dość taki intensywny. Tutaj też tego lampa nie oddaje, lampy nie oddają, kamera tego nie oddaje, więc zobaczymy, jak się będzie sprawował na powiekach. Teraz Wam pokażę swatch na skórze. Tak jak można było zauważyć na paluszkach, tak też ten właśnie cień, który jest jakby taką wersją bardziej satynową, bardziej połyskującą, ale bez drobinek, jest właśnie takim odzwierciedleniem tego brązu, o którym mówiłam, który możemy użyć matowego do brwi, a ten to już jest taki typowy, ciemniejszy brązik, taka czekoladka bym powiedziała, i ten cień, no powiem Wam, że ja w ogóle ogólnie uwielbiam takie brązy i ja już widzę, że ja będę w tym cieniu zakochana. No zobaczymy, jak się będzie rozcierał na powiekach. Teraz mam przed sobą te właśnie dwa górne cienie na palcach. I ten jeden jest takim fajnym, matowym, cielistym kolorem i to właśnie będzie kolor idealny do zaznaczania właśnie miejsca pod łukiem brwiowym. I ten obok to jest takie, bym powiedziała, stare złoto, coś w tym stylu. I też na palcach prezentuje się to po prostu przepięknie. Naprawdę jestem ciekawa, jak to się będzie prezentowało na powiekach. Te cienie ogólnie w dotyku są takie bardzo kremowe, i mi się to osobiście bardzo podoba, dlatego że ja już z doświadczenia wiem, że z takimi cieniami się później o wiele lepiej pracuje, bo one się lepiej wprasowywują w powiekę, więc to się zapowiada super. I już Wam pokazuję, jak te dwa cienie wyglądają na swatchach. Cień w kolorze starego złota się tak delikatnie mieni, ale również nie ma drobinek, no a ten jaśniejszy jest bardzo słabo widoczny, tutaj widocznie mało mi się go jakoś nabrało na palec. Ale tak jak wspominałam przed chwilą, jest to taki cień idealny do tego, żeby właśnie zaznaczać sobie miejsce pod łukiem brwiowym, które pozwoli nam właśnie wyodrębnić sobie późniejszą pracę z cieniami. I kolejna dwójka, która idzie pod lupę, jest to dwójeczka tutaj tych dwóch cieni z dołu i jest to taki już cieplejszy brąz oraz taki fajny złoty kolor właśnie też z tak o takim wykończeniu satynowym, ale również dalej jest to kolor bez drobinek i też fajnie się nada właśnie do, chociażby nawet w połączeniu z tym cieniem tylko i wyłącznie, z tym jaśniejszym, ten wewnętrzny kącik, ten na ruchomą powiekę, delikatnie zaznaczyć załamanie powieki którymś z tych dwóch cieni, w zależności od tego, na co macie ochotę, i po prostu makijaż super, hiper gotowy. Pokazuję Wam swatche na dłoni. Widzę, że im bardziej w głąb palety, tym większa pigmentacja tych cieni. Powiem Wam, że bardzo ciężko później zmyć te cienie w ogóle z dłoni mokrą chusteczką. Jak widzicie, tak się prezentują. I ostatnia czwórka, którą bierzemy pod lupę, jest to ta czwóreczka takich bardziej szarawych kolorów niż brązowawych. I tutaj są te dwa pierwsze od góry na moich palcach. I powiem Wam, że też wydaje mi się, że w takich odcieniach szarości makijaż również może być powalający. I tutaj ja bym nawet nie miała oporów, żeby zastosować te dwa cienie, połączywszy z sobą. Nie widać tego naprawdę bardzo prawdziwie, jeżeli chodzi o kamerę, dlatego że te kolory są naprawdę po prostu
zapierające dech w piersiach, powiem Wam. Nie mogę się doczekać, jak ja sobie będę używała tej palety tak na bieżąco, regularnie, bo aż jestem ciekawa tego, co z nich będzie można wyczarować. I już właśnie widzę taki fajny, szarawy makijaż typu smoky. I tak się prezentują te dwa cienie na palcach. Ten ciemniejszy, szary i ten taki jaśniejszy. I już Wam pokazuję, jak to wygląda na skórze. Tak się prezentują te cienie właśnie na swatchu. U góry macie ten ciemniejszy, szary, a na dole macie ten taki jaśniejszy kolor. I ostatnia para cieni z tej paletki, z tej czwóreczki. Jest to ten najciemniejszy, taki czarny, grafitowy w zasadzie kolor. I ten tutaj kolor, który ciężko też znowu mi jest określić, ale jest to taki typowy, biały, perłowy kolor. Mi się osobiście takie kolory nie podobają, ale chyba będę musiała jakoś pokombinować ich zastosowanie, no bo nic się nie może zmarnować. Prezentują się one na palcach tak, a na swatchu prezentują się w ten sposób. W sumie wyglądają całkiem ciekawie. Ten ciemny kolor myślę, że będzie kolorem, który będzie wymagał nabrania wprawy, jeżeli chodzi o rozcieranie go, bo ja widzę, że on jest bardzo kremowy i myślę, że będzie się dość ciężko rozcierał. Ale to zobaczymy wszystko w praktyce. Miałaście okazję zobaczyć przed chwileczką taką szybką prezentację, jeżeli chodzi o te cienie. No i teraz ja będę chciała już przejść do wypróbowania tych cieni na moich powiekach, bo już się nie mogę tego doczekać. Więc przechodzę najpierw do czynności pod tytułem zmatowienie miejsca pod łukiem brwiowym i w tym celu użyję tego właśnie jasnego, cielistego koloru. Następnym cieniem, którego użyję, będzie to cień i ten cień użyję na całą powiekę ruchomą. Ich było coś bardziej kremowego niż właśnie przypudrowany już korektor, bo ogólnie strasznie słabo te cienie widać. Ja nie wiem, czy Wy też to w kamerze tak widzicie, ale jak na razie, no to powiem Wam, totalnie na mnie nie robi żadnego wrażenia, bo nawet cienie z Essence są bardziej widoczne, też nałożone właśnie na zmatowioną powiekę. I kolejnym cieniem, którego użyję, będzie to ten taki bardziej czekoladowy brąz i on jest zdecydowanie bardziej matowy i ja ten cień nałożę w załamaniu powieki w zewnętrznym kąciku. Będę wyciągać właśnie tak, żeby troszeczkę podnieść optycznie załamanie powieki. I biorę do tego celu właśnie pędzelek taki bardziej precyzyjny. O, i ten cień na przykład już się super rozciera i nakłada. To teraz możemy sobie intensyfikować właśnie tutaj nasycenie poprzez dokładanie lub później poprzez rozcieranie. To mi się podoba. Soft Crease 221 i będę rozcierać sobie teraz granice tych cieni. No i pięknie on nam otwiera oko, ten cień. Powiem Wam, że jest taki aksamitny bardzo, taki niesamowicie kremowy i się super wprasowuje właśnie w powiekę. I tutaj teraz będę sobie go zacierała troszeczkę odrobinę do wewnątrz powieki, tak żeby sobie właśnie zrobić tak, odciąć tutaj tą całą linię po to, żeby właśnie całe te oko się tak niejako otwarło do góry. Na środek powieki ruchomej i
na wewnętrzny kącik, do wewnętrznego, wewnętrzny kącik, nałożę ten właśnie przepiękny i przecudowny, którego się nie mogę doczekać, cień właśnie w takim żywym, złotym kolorze. O, palcem od razu ta pigmentacja jest zdecydowanie lepsza. Tak samo nałożę go w wewnętrznym kąciku palcem. Widzicie to? Tutaj jeszcze troszeczkę wyciągnę ten cień do wewnętrznego kącika. On tak fajnie opalizuje. Super to wygląda, bardzo mi się to podoba. I nałożę w zewnętrznym kąciku ten sam ciemny brąz, który nakładałam u góry. No więc dwoje oczu mamy pomalowanych cieniami. Pierwsze takie szybkie podsumowanie moje na ten temat to to, że na pewno mają ogromny potencjał te cienie. Na pewno mają piękne kolory, którymi można wyczarować zarówno makijaż dzienny, jak i makijaż wieczorowy, mocniejszy, słabszy, w zależności wszystko od tego, jak będziemy aplikować te cienie, jak będziemy je rozcierać. Ten brąz w ogóle myślę, że będzie tak w przypadku wszystkich tych kolorów, które są nieco bardziej matowe w tej palecie, że one właśnie mają taką strukturę, jakby były delikatnie kremowe i one naprawdę pięknie się rozcierają. Możecie same zauważyć, że po prostu pigmentacja jest powalająca. Rozcieranie było po prostu przyjemne, bo to wszystko tak się pięknie wprasowało w skórę powieki, więc na pewno pod tym względem super. Ja teraz przejdę do wytuszowania rzęs i do przyklejenia sztucznych. I wytuszuję rzęsy moją maskarą, której aktualnie używam. Jest to maskara z Golden Rose Silly Style. I rzęsy, które dokleję, będą to rzęsy Ardell Natural i będzie to model Wispies Black. Kiedy rzęsy już mam doklejone, to przejdę do wymodelowaniu twarzy bronzerem. I tutaj użyję bronzera z Honolulu, którego ostatnio namiętnie używam, i nałożę go pędzlem z Hakuro H21. Również można powiedzieć, że jest to taka tradycja. Piękną pomadkę, słuchajcie, z Golden Rose i jest to u mnie nowość. I ona ma taki fajny malinowy kolor. Tak mi się wydaje, że to jest malina. Ciężko, ja w ogóle mam problem z tym, żeby nazywać kolory po imieniu. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował właśnie z tym makijażem oczu. Tutaj totalnie też nie pasuje, no nie wiem, jak Wam się to podoba. Jeszcze sobie nałożę odrobinę białej kredki na linię wodną, żeby to oko troszeczkę, tak wiecie, nadać mu takiej trochę świeżości, bo ja mam te oczy strasznie ostatnio zmęczone od komputera. I to by było na tyle tej prezentacji. Mam nadzieję, że filmik ten skłonił Was do tego, żeby zakupić tą paletę, no bo mimo wszystko, mimo tego, że na początku gdzieś tam te cienie wydawały mi się takie kiepskie, te jaśniejsze, no to mimo wszystko teraz na sam koniec stwierdzam, że jednak jest spoko. Wszystko razem się fajnie komponuje. Powiem Wam, że te ciemniejsze cienie są takimi cieniami, które w ogóle nie wymagają w zasadzie tego, żeby mieć bazę, bo niezależnie od tego, jakie nałożymy, to i tak mają naprawdę mocną pigmentację i bardzo fajnie się rozcierają, ale trzeba uważać, bo właśnie niewiele ich trzeba, a jest naprawdę dość dużo tego koloru. A jeżeli chodzi o te właśnie jaśniejsze cienie, które na początku podczas nakładania na powiekę ruchomą takie wydawały mi się nie do końca spoko, to myślę, że po prostu one potrzebują jakiejś bazy kremowej i na tej bazie kremowej będą naprawdę fajnie się wybijały, jeżeli chodzi o kolor, i na pewno też będą się o wiele lepiej prezentowały i też nakładały.
Więc to by było tyle. Jeżeli chodzi o kolorystykę ogólnie tej palety, no to pomimo tego, że jej nazwa to The Nudes, to jednak królują w niej zdecydowanie brązy, różne odcienie brązu plus troszeczkę złota oraz też szarości i czerni, taka wpadająca w grafit. Więc możemy naprawdę tą paletą wykonać tak naprawdę każdy makijaż od dziennego przez taki jakiś bardziej elegancki po jakiś szałowy wieczorowy smokey eye. Więc naprawdę ta paleta jedna wystarczy nam do tego tak naprawdę, jeżeli nie malujecie innych, to spokojnie Wam wystarczy do tego, żeby zrobić nią absolutnie wszystko, jeżeli lubicie brązy i tego typu właśnie odcienie. Jej cena regularna to 67 zł. Link do sklepu, w którym możecie online kupić tą paletę, dam Wam w opisie pod tym filmem na YouTube. Wszelkie informacje dotyczące kosmetyków pozostałych, których dzisiaj użyłam, również znajdziecie w opisie pod filmem na YouTubie. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco, oraz do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. A Wam już dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!